z siatkówki, na zawody z koszykówki, z piłki ręcznej, także poza tym też tak jakby funkcjonują w szkole kółka sportowe, to znaczy SKS, gdzie faktycznie zajmujemy się albo siatkówką, albo piłką ręczną, także myślę, że... No na ten moment sala jest dostosowana pod matury, które są organizowane w przyszłym tygodniu, jednak szkoły, które są w obrębie naszej, również do nas przychodzą, ponieważ mają na przykład mniejsze sale, a my w trakcie, gdy nie mamy lekcji, możemy im udostępnić i wszyscy możemy się podzielić. Mamy też siłownię, mamy bogaty asortyment względem chociażby lekkiej atletyki, gdzie zaznaczenie jesteśmy szkołą sportową, a swego rodzaju nie każdy sprzęt jest wymagany, prawda? Na przykład do koszykówki czy do siatkówki to są takie oczywistości. Ale trampoliny. Trampoliny czy płotki, jeśli ktoś trenuje lekką atletykę, no to wątpię, żeby zaświadczył tego w normalnym szkole. Chociaż nasza też jest normalna, ale tak, wiecie. Wyjątkowa. Po prostu wyjątkowa. Tutaj jest pracownia mebla, czyli jedna też ze specjalizacji w szkole. Możemy tutaj zauważyć od razu jakieś tam podstawy. Informacje na temat meblarstwa. Różnych czasów, prawda? Meblarstwo to jest też chyba specjalizacja, która pokrywa największą powierzchnię w naszej szkole, ponieważ jej wszystkie machiny, stoły do pracy, no jest ich dużo, czy możemy się poszczycić. Dlaczego jest to rozłożone? Tak, teraz jesteśmy w pracowni, gdzie uczniowie wykonują już gotowe prace, ale przejdziemy potem też do dużej pracowni, gdzie mamy różnego rodzaju maszyny, różnego rodzaju piły. Należy też wspomnieć, że uczniowie sami na nich nie pracują, to raczej tłumaczą nauczycielowi, co chcieli, żeby na przykład dociął, aby nie było jakichś przykrych sytuacji, prawda? No i tak się właśnie prezentuje do naszej pracowni. Tutaj właśnie i to jest projektowane, i jakieś tam drobne elementy są. Tutaj widać, że ktoś sobie nie zmazał jeszcze od... Tutaj jeszcze są pozostałości. Podejrzewam z dyplomu tegorocznych. No i teraz przejdziemy sobie do pracowni z... Ciężko. Oj, bardzo. Różnego rodzaju piły, docinarki. My nie jesteśmy z meblarstwa, więc aż tak się nie wypowiemy, prawda? Jednak można zauważyć, że są to... no, niełatwe użytkowanie zapewne maszyny. No i tak jak już wspominałem, nauczyciele tutaj pracują, a uczniowie tłumaczą, co by chcieli mieć wykonane, żeby sami sobie nie zrobili krzywdy nieumyślnie, prawda? To dokumentacje właśnie takich mebli i dyplomów uczniów, także myślę, że tutaj też można... Ale również na Instagramie, różnego rodzaju relacje na Instastory, gdzie są pokazywane prace, czy też pytania, które możecie zadawać, jeśli chcielibyście o coś zapytać w sprawie, czy to rekrutacji do naszej szkoły, czy po prostu z ciekawości, prawda? A tutaj takie wstępne projekty, drobne makiety, które mają mieć taką... wizualizacją skończonej już pracy, oczywiście w wymiarze takim 1:1 w skali 1:1. A tutaj jest pracownia, na tym prezentujemy właśnie wykonane prace przez uczniów, gdzie uczniowie zaczynają dzień, przychodzą, rozkładają swoje stanowiska. Co prawda mówiliśmy, że tamta pracownia też jest do szkiców, więc tamta jest bardziej już pod działanie, wykonywanie, przygotowywanie materiałów. Ta jest stricte pod uporządkowanie sobie wszystkiego, co potrzebujemy, rozpisanie tego i rozrysowanie oraz omówienie z nauczycielem, aby mieć pewność, że wszystko będzie przygotowane i będziemy gotowi do pracy od razu, prawda? To jest znana pracownia w ogóle. Tak jest. No i wydaje mi się, że możemy już przejść do fotografii, która jest nad pracownią meblarstwa, także zapraszamy. Często może się wydawać, że nasza szkoła
naukowa jest dość skomplikowanie rozłożona, bo to takie pierwsze wrażenie tego procesu. Aczkolwiek wszystko tutaj jest tak zaplanowane, że naprawdę dojść do pewnych miejsc jest badane. Tylko to jest kwestia przyzwyczajenia się do budynku i rozplanowania. Czasami z numeracją są problemy, to ja sam po sobie, kiedy przez 2 miesiące uczyłem się, gdzie są rozłożone sale, ale to już jest trochę kwestia zapamiętania. Po czterech latach. Każdy wie, gdzie co jest, gdzie należał wstęp. Tutaj mamy foto, gdzie także odbywa się kółko fotograficzne, teraz wspólne. I na foto również odbywają się plenery, gdzie uczniowie jeżdżą na jakieś takie lukury, gdzie się nadaje i tam się tak fotografują. I tutaj można właśnie zaobserwować takie prace plenerowe z ostatnich lat. Robić.